Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziembiński, Czerwony Korsarz z Gdańska. Jesteśmy w Sopocie na Cepeliadzie. Tutaj mamy właśnie latarnię morską, a tu stoją namioty Cepeliady 2015. Wchodzimy do namiotu i słyszymy muzykę na skrzypcach. Witam artystę. Może pan się przedstawić, co pan tu prezentuje i skąd pan tu przybył do Sopotu? Andrzej Staszkiewicz, z Kadzidła na Kurpiach. Przyjechałem na zaproszenie pani prezes Cepeli. I tu do Sopotu. Pierwszy raz czy pan był już? Drugi raz. Drugi raz. Najgorzej to jest pierwszy raz, proszę pana. Ale polubiłem Sopot. Czyli pan jest tu jeszcze raz i... Co pan tu ma za skrzypce, może pan powie? I skąd ludowe, się takie skrzypce wzięły w ogóle? Ludowe skrzypeczki wykonane własnoręcznie. Sam pan zrobił? Tak jest. O, proszę pana. Własnoręcznie, ponieważ zajmuję się rzeźbą. A wzór, inspirację czerpałem z książek Adama Chętnika, którego właśnie rok obchodzimy teraz na Madowszu. Mhm. Rok Adama Chętnika. I to tam wszystko pan robi, smyczek też? No wszystko. I z czego to się robi, te tutaj? Końskie włosie. A tu struny też? Struny metalowe. Metalowe. Dokupione. Chociaż były robione z baranich kiszek kiedyś. Też kiedyś i tak robiono. Mówiono, że skrzypce to jest kawał drewna, gdzie się gra końskim ogonem na baranich flakach. Aha, no tak mówiono, tak? Tak. A tutaj mamy jeszcze inny instrument. Proszę pana, to nie są skrzypce, widzę. Tutaj jakiś klawiszowy. To jest korba jakaś do tego? Co to jest w ogóle? Lira korbowa, też wykonana własnoręcznie. Na kurpiach rzadko spotykana, bo tylko u wędrownych śpiewaków, wędrownych dziadów, którzy... Tylko... Dziadzi wędrowni. Czy pan to się do nich zalicza? Tak jest. Pan jest dziad wędrowny. Czasy sprzyjają temu, żeby... No dzisiaj można wędrować, dzisiaj wolny kraj, można sobie wędrować, tylko trzeba mieć za co. Świat stał się malutki, a za co? No to jak tam płacą, to jest za co. To pan zagra i pan ma za co, no. Jasne. Próbuję czasami coś. Nie, czerwony, proszę pana, ptak. O, i gramy na lirze. Tak wygląda gra na lirze. Tu się kręci, tu się klawisze wszystko. A jak to wygląda w środku? Aha. Proszę bardzo, taki instrument prosto zrobiony i gra. Tak jest. A jak to się robi, żeby to jakaś melodia, to trzeba jakoś zaprogramować, czy jakiś tu komputer jest w tym? Czy... Nie, tu się pan wybiera dźwięki. I sam pan klawiszami. Naciska klawisze, tak, czyli normalnie tak jakby pan grał na instrumencie klawiszowym. Króciutko, pudło rezonansowe takie jak u gitary, jedna struna melodyczna, to jest o ta. Co? Po której klawisze dotykają, wracają strunę. A druga struna też? A druga struna, która daje tylko jednolity taki dźwięk. Ten sam ton. Tak. Inny, i tutaj coś inny, jeszcze? Przed burdon. Drugiej struny nie używamy, ale też można ją można włączyć, jeszcze na trzeciej. Która da inny jeszcze dźwięk. A to zagrajmy na wszystkich. No to wymagałoby nastrojenia i w tej chwili jest to niemożliwe. No ale to nie chodzi o to, żeby tam specjalnie muzykę, ale pokazać jak to praktycznie działa. No. O to chodzi. Nie, bo to wtedy tutaj pan naciska z drugiej strony? Nie. Nie. To sama naciska. No gra. To gra muzyka, proszę pana. To wyłączę, bo zęby bolą. No chyba, no jak ktoś ma chore zęby, to go bolą. Nie, to od muzyki tej zdrowe bolą. Dobra, a co to jest? No jak ktoś fałszuje, to też wtedy się bolą. No właśnie, to o tym i mówię. I pan tutaj struga ptaszki jeszcze widzę, też, tak? Też. Bo pan jest rzeźbiarzem? Tak, jestem rzeźbiarzem. Ludowym? Który lubi sobie pograć. I gdzie pan mieszka? Na Kurpiach w Kadzidło. Kadzidło to tak się kojarzy z takim czymś, co się pali i dym leci. Z bursztynem, Kadzidło. No to jest bursztyn, no ja wiem, bo to na kościele to też kadzidło tylko, że mają. My nie jeździmy nad morze po bursztyn, bo mamy własny. A skąd wy bierzecie bursztyn? Lodowiec nam przy... U was jest bursztyn? Tak. Tam? Ponad u was? 30 kopalń Kadzidło. Było. Kopalni bursztyn? No, ja nie wiedziałem. I do tej pory, jeżeli głębiej sięgnąć, to się wykopuje bursztyn. Ja się muszę przyznać, że ja też chodziłem kiedyś i kopałem, znaczy nie kopałem, bo u nas na Stogach w Gdańsku, ja
mieszkałem naukowy wtedy. Jeździliśmy tam na stogi, bo tam mieli takie pompy. To było nielegalne oczywiście za komuny. I to się taką rurę pięciometrową w ziemię puszczało, się bursztyn wypukiwało i potem się łapało, wiecie co, łapało się w pończochę. Pończochę, sitko od pończochę brało się, bo te większe kawałki to ci tam pompiarze wyrabiali, ci fachowcy. I oni potem te bursztyn no, już na czarnym rynku przerabiali potem na... Ja też robiłem korale w domu. I sprzedawałem potem na Marku Dominikańskim. Który się zaczął wczoraj. Potwierdzam, stuprocentowa prawda, bo ta sama firma przyjeżdżała też na Kurpie z Sopotu prawdopodobnie i też tymi pompami jechała. Czerpała. Oczywiście nielegalnie. No był czas, że było to nieuregulowane prawnie, a potem przyszedł zakaz i no tak, no i teraz kopalnie już można sobie zakładać, prywatne. A prawdopodobnie są, tak. Są u was kopalnie w bursztynu? Nie ma. W tej chwili nie ma w ogóle. Czyli wyeksploatowane złoża są. Jak się uzyska koncesję, to pewnie może. No ale w tej chwili nie działa żadna kopalnia na waszym terenie. Ale znajduje się kawałki na przykład podczas melioracji czy kopania. Aha, można znaleźć. W Ostrołęcach budowano elektrownię, no to workami. Biedne szyby były tam gdzieś robione, 10 metrów no głąb. No i ludzie tam jakoś sobie tam poszukali. Nad Narwią, czy z nurtem, czasami z wiosny. Gdzie wyrzuciło. Czasami krety potrafię wykopać. Też. Się w ogóle nie znają. Czyli krety pożyteczne te ale są. Nie, ale nie zbierają. Nie zbierają. Krety nie zbierają. A tutaj mamy anioły i nawet jest Jezus Chrystus wrazobliwy, tak? I jeden jest taki, który cepelię tutaj nam... Cepelię reklamuje? Opiekuje się jakby. No tak, no musi być cepelia. A tutaj cepelię mamy, tutaj widzimy obok, tutaj to są te panie tutaj mają cepeliadę całą. To są te matrioszki, jak to rosyjskie w Polsce. Co jeszcze robimy? Monetę okolicznościową, 130. Jan Paweł II. Nie, 130. rocznica urodzin był? Adama Chętnika, wybitnego etnografa. Etnograf? Etnograf, polski. Wybitna postać. 130 talarów kurpiowskich. Wielki patriota. I kto to wybija? Taką Stowarzyszenie Unikat z Ostrołęki. A ja u was wybijają. Jestem członkiem tego stowarzyszenia. I pan jest w tym stowarzyszeniu. Dlatego czyli ma pan takie monety. Promuję. No bardzo dobrze. Ale moneta kosztuje 10 zł. Można no kupić. Tak, ale pan wie, że piraci nie płacą. My pewnie, tylko rabujemy, napadamy i gwałcimy. Taka nasza profesja. To każdy ma swój profesję. Tak. Jasne, jak jest coś do złupienia, to łupisz. Łupisz póki co.